Factor od 3 lat od wprowadzenia nowego algorytmu, który miał tak naprawdę, według ministra, obecnie wtedy minister pani Ewy Kopacz, miał uzdrowić całą sytuację w polskiej służbie zdrowia. Niestety ten algorytm, który my od samego początku stwierdzaliśmy, że on nie będzie sprawiedliwy dla wszystkich regionów w Polsce, pokazał, że Mazowsze jest poszkodowane, dlatego że gros środków, gdzie stwierdziło wtedy ministerstwo, mówią, że będzie sprawiedliwy podział tych środków, czyli na Mazowsze, na Płock, na Ciechanów, będzie równe te środki i one będą coraz bardziej większe, rosły. Okazało się, że od 3 lat, i ja to już stwierdziłem w wyniku interpelacji, które otrzymuję, że coraz jest mniej środków i ten najbliższy rok, 2013, tak naprawdę nam grozi katastrofą finansową i w szczególności to dotyczy tutaj za nami szpitala w Ciechanowie, który najprawdopodobniej dostanie jeszcze mniej środków niż dostał na rok 2012, a to, co jest najgorsze, że nawet wykonanie nadplanowych kwestii, dostaliśmy od dyrekcji szpitala informacje, było jeszcze mniejsze i nie zapłacono im 500 000 zł za wykonanie rzeczy, które po prostu szpital wykonał na rzecz mieszkańców Ciechanowa i nie tylko Ciechanowa, powiatu całego ciechanowskiego. 500 000 NFZ zalega zapłaty w roku 2012 nadplanowych wykonań, które szpital zrobił. A rok następny jest jeszcze niepodpisany umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia i boimy się, że będzie po prostu sytuacja taka, że będzie mniej środków niż w roku 2012, a widzimy, że od 2010 roku coraz jest mniej tych środków. W związku z tym apelujemy do ministra Arłukowicza po pierwsze o zmianę tego algorytmu, bo wydaje nam się i wtedy wiedzieliśmy, że on będzie niesprawiedliwy. Teraz pokazuje to, że jest po prostu takie miejsca jak w Ciechanowie, szpital, po prostu dostaną mniej środków pieniędzy i to jest niesprawiedliwe. Warszawa dostaje coraz więcej środków na lecznicze kwestie, bo też dostaje z innych części Polski, dlatego że dużo ludzi, którzy mieszka w Warszawie, jest zameldowanych poza Warszawą, dostaje dużo pieniędzy, a miasta typu na przykład Ciechanów dostają coraz mniej pieniędzy i to grozi naszemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu zdrowia. Napisałem do Narodowego Funduszu Zdrowia oddział mazowiecki, żeby właśnie pomagać tego rodzaju szpitalom, czyli właśnie w Ciechanowie i nie zgadzam się, żeby te pieniądze były coraz mniejsze, dlatego że to zagraża bezpieczeństwu naszym obywatelom, że te środki powinny być zwiększane, a nie zmniejszane. I tak samo wystąpiłem do ministra Urukowicza o zmianę w ogóle tej ustawy refundacyjnej, bo tam są też pieniądze i przeznaczenie tych pieniędzy z ustawy refundacyjnych na bieżące wydatki, żeby zasklepić tą całą dziurę, o której się mówi w Narodowym Funduszu Zdrowia przy podpisywaniu nowych umów i żeby te środki przeznaczyć jeszcze w tym roku na to, żeby wydatkować te 500 000 zł, żeby było więcej pieniędzy i żeby można było po prostu zapłacić szpitalowi w Ciechanowie i żeby pomóc dyrekcji. I też wystąpiłem do ministra Łukowicza kwestią zmiany całego algorytmu, który jest niesprawiedliwy. No niestety nie przyszła odpowiedź, a ta sytuacja jak zwykle co roku nam się powtarza, że pod koniec roku mamy właśnie alarmujące sprawy dotyczące, że Narodowy Fundusz opieszale działa, nie chce podpisywać tych umów na bieżąco. No i mamy taką sytuację, że nie wiemy, jakie będą te środki przeznaczane. My boimy się i z tych informacji, które do nas docierają, że one będą mniejsze. W związku z tym taka nagła informacja do ministra zdrowia, do Narodowego Funduszu Zdrowia, żeby zmienić te finansowanie i żeby je zwiększyć, dlatego że są to pieniądze potrzebne, a szpital w Ciechanowie jest największym szpitalem tutaj w okręgu i w powiecie i w związku z tym on powinien mieć więcej pieniędzy. Że to jest nasze dobro narodowe, to jest dobro, które powinno być tak naprawdę rozwijane i powinniśmy, wszystkim zależy na tym, żeby szpital jak najlepiej się rozwijał, a nie był zamykany. W związku z tym od samego początku my jesteśmy przeciwni prywatyzacji służby zdrowia. Uważamy, że powinien zostać zlikwidowany Narodowy Fundusz Zdrowia, tak żeby przejść na finansowanie budżetowe i żeby zamknąć już tą sprawę podpisywania tych słynnych corocznych kontraktów na wykonywanie usług medycznych, dlatego że to jest po prostu niebezpieczne. No, są placówki takie, które są w ogóle zamykane, na przykład
Narodowe Centrum Zdrowia Dziecka nie dostało pieniędzy i zamykało, i dzieci nie były przyjmowane, żeby nie dopuszczać do takiej sytuacji, że osoba, która potrzebuje przyjść do szpitala, żeby wykonać najpotrzebniejsze operacje i nie tylko zabiegi, żeby była przyjmowana jak najszybciej, żeby zlikwidować kolejki po to, żeby po prostu ten system zaczął działać, a nie non-stop kolejne reformy powodują to, że on po prostu nie działa, jest niewydolny. Czy ja mam nadzieję, że jedną rzecz, którą ma nieprawdopodobną przewagę Ciechanów, to, że w resorcie jest osoba, która powinno jej leżeć dobro tego szpitala, czyli pan minister Sopliński, i spowoduje jednak tutaj też swoją interwencją i do niego apeluje, żeby jednak zainterweniował, żeby właśnie te szpitale, a przede wszystkim szpital w Ciechanowie, dostał więcej pieniędzy po prostu, bo wszystkim nam zależy na tym, żeby szpitale naszego okręgu rozwijały się, a nie zwijały. Na dzień dzisiejszy widzimy, że to jest niestety biznes, który, przepraszam za wyrażenie, ale się zwija, i to jest bardzo niebezpieczna rzecz, którą obecnie obserwujemy.